Siema. Od dobrych 2 miesięcy nie mieliśmy żadnej aktualizacji do Wiedźmina. A jak sami pisaliście, mimo już 2 konkretnych poprawek i kilku hotfixów, nadal macie całkiem sporo błędów. Ja osobiście też się na kilka natknąłem. Wczoraj wyszedł patch 4.03, więc czas omówić, jakimi zmianami CD Projekt Red nas uraczył. Dzisiaj zmian jest naprawdę dużo i widać, że Redzi nie próżnowali przez te 2 miesiące. Także będziemy się streszczać. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Koniecznie zostawcie followa na Twitchu i wpadnijcie na Discorda, Discord dla szefów. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Na początku zacznijmy sobie od rozmiaru. Nie rozmiar łajby ważny, ważny ruchy łajby. I tak samo tutaj, rozmiarowa aktualizacja nie jest jakoś bardzo duża, bo na PC-tach jest to 2 GB. Ale na pewno w tych 2 GB można fajne zmiany zmieścić. Co widzę po ilości tekstu, który dzisiaj mamy do omówienia. Zacznijmy sobie od konsoli. Opcja postępów międzyplatformowych będzie teraz poprawnie wyświetlać konto, na którym zalogowany jest gracz. Naprawiono również błąd, w wyniku którego po włączeniu trybu wydajności na PlayStation 5 na ekranie ekwipunku na postaci Geralta pojawiały się ciemne pasy lub cienie. Mały błąd, chyba nie bardzo przeszkadzający w rozgrywce. Naprawiono błąd, w wyniku którego na konsoli nowej generacji gra mogła się chwilowo zawieszać przy tworzeniu automatycznego zapisu. Również bardzo mały błąd, kompletnie nie psujący rozgrywki. Wyeliminowano też spadki wydajności na konsoli nowej generacji podczas korzystania z wiedźmińskich zmysłów w Bukler i w Nowigradzie. To wszystko, jeżeli chodzi tylko o konsolę, czas na efekty wizualne. Naprawiono błąd, w wyniku którego przy włączonej funkcji śledzenia promieni na ziemi i ścianach mogła pojawić się siatka jasnych punktów w niektórych warunkach pogodowych. Pajęcze sieci nie będą już zmieniały kolorów przy poruszaniu się kamerą z włączonym trybem śledzenia promieni. Różowe pajęczyny i zmieniające się kolory towarzyszyły mi wiele miesięcy, no i już troszeczkę się do nich przyzwyczaiłem. Spieszmy się kochać, rzeczy tak szybko odchodzą. Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre tekstury bohaterów z przerywników filmowych mogły wydawać się nie w pełni wyrenderowane. Osobiście właśnie miałem wrażenie, że kilka razy w jakichś przerywnikach filmowych postacie wydawały się jakieś takie dziwne, zamazane. Myślę, że to właśnie o to chodzi. Przez czas i przestrzeń naprawiono błąd, w wyniku którego mgła w Mrocznej Dolinie była różowa zamiast biała. Coś się, że mało Mroczna Dolina była, jak na Mroczną Dolinę. Dodano mod Next Gen Script Fixes, stworzony przez Sejnura, czy jakkolwiek się to czyta. Mod Next Gen Script Fixes stworzony został jako modyfikacja i tak samo jak z Next Genem wiele modów zostało zaaplikowanych do gry, tak samo teraz kolejny mod został scalony. Osobiście takie rozwiązania mnie bardzo cieszą. Nie wyobrażam sobie, ile potencjalnych korzyści twórcy gier, moderzy, jak i gracze mogą osiągnąć wspólnie właśnie takim działaniem. Ze współpracą można osiągnąć naprawdę wiele i czasem to właśnie moderzy patrzyją tą grę lepiej niż sami pracownicy. Ekipa od aktualizacji to jest moja ulubiona ekipa. Zamiast robić raz wielki skok i czekać na mega kasiorę, łamie się prawo lekko, ale często. Zarabia się, a psy się nie dopieprzają. Nie ma właściwie sensu tak naprawdę wykonywać podwójnej pracy. Lepiej właśnie scalić moda, a czas zaoszczędzony poświęcić na coś zupełnie innego. Cały mod zawiera naprawdę dużo małych poprawek, a dokładną listę możecie przeczytać teraz na ekranie. Jeżeli chodzi o aktualizację na komputery, to przynajmniej na moim komputerze gra po aktualizacji jest niestety, ale niegrywalna. Po jakimś czasie normalnego gameplayu Wiedźmin nagle spada ze średnio 120 fpsów na jakieś 5. Nie czytałem też, żeby ktoś miał takie problemy oprócz mnie, więc nie zamierzam opowiadać, że jest to wina aktualizacji. Aczkolwiek przed nią nigdy tak nie miałem. Może po prostu reinstall gry pomoże. Możliwe, że to są jakieś pozostałości po modach, które powodują kompletne zawieszanie się gry. To, co teraz widzicie na ekranie, to autentyczne nagranie z mojego Wiedźminka. A generalnie na komputerach. Naprawiono problem, w wyniku którego raytracowane cienie roślinności pojawiały się w zależności od odległości i ujęcia Geralta. Naprawiono problem, w wyniku którego kilkukrotne włączanie i wyłączanie odbić ze śledzeniem promieni światła oraz cieni mogło powodować pojawianie się czarnych cieni na krawędziach obiektów. Usunięto błąd, w wyniku którego w wersji DirectX 11 mogły pojawiać się awarie podczas uruchomienia gry lub po wczytywaniu zapisu na niektórych procesorach AMD. Chociaż Redzi tak napisali, czytałem też kilka opinii, że nie do końca jest to prawda, a AMD nadal ma całkiem spore problemy. Dodano wsparcie dla Intel Xe Super Sampling
technologii upscalingu, która wykorzystuje uczenie się maszynowe do podnoszenia wydajności i jakości obrazu. A na polskie to karty graficzne od Intela, które obsługują tą technologię, będą teraz śmigać o niebo lepiej na Wiedźminie. Naprawiono błędy w oświetleniu związane z odbiciami w przestrzeni ekranu, które pojawiały się, gdy oświetlenie globalne ze śledzeniem promieni było wyłączone. Poprawiono wydajność oświetlenia globalnego ze śledzeniem promieni i odbić ze śledzeniem promieni. Jeżeli chodzi o ray tracing w Wiedźminie, na ustawieniach ultra jest naprawdę ciężko. I z taką moją 3070 Ti nie ma opcji, że sobie pogram na 60 klatkach. Naprawiono problem, w wyniku którego podczas przejeżdżania płotką przez kałużę na ekranie mogły pojawić się fioletowe plamy, tak zwany lin. Zadanie i rozgrywka. Zadanie: porozmawiaj z Avalachem. To zadanie akurat zostało już naprawione w poprzednim patchu po 3 miesiącach problemów, jak i po od aktualizacji. Za to zadanie w cieniu wiecznego ognia jeszcze do poprzedniego patcha grało nam muzykę, mimo tego, że już dawno to zadanie ukończyliśmy. Od teraz już tak nie będzie, tylko musisz ponownie wejść do Nowigradu lub do oksenwurskich kanałów, aby ta poprawka w ogóle zadziałała. Problem? Dodano opcję automatycznego stosowania oleju w walce. I to jest absolutnie fantastyczna zmiana i generalnie największa, jaką tutaj znajdziemy w tym patchu. Nie będę ukrywał, uważam, że automatyczne stosowanie olejów w grze to jest naprawdę świetna opcja, która była już potrzebna dawno, dawno temu. Ja nigdy tych olejów nie stosowałem, bo i nigdy też nie trzeba było. Wiedźmin nawet na najwyższym poziomie trudności jest raczej grą łatwą. W przeszłości zdarzyło mi się też używać moda właśnie na automatyczne aplikowanie olej. I naprawdę chciałoby się krzyknąć hura, tyle że nie mogę. Bo to właśnie automatyczne stosowanie olejów powoduje u mnie, że nie mogę w ogóle odpalić gry. Słusznie też ktoś napisał, że automatyczne stosowanie olejów sprawia, że umiejętność fiksatywa, która zwiększa wytrzymałość olejów na mieczu, staje się właściwie bezużyteczna. I faktycznie możliwe, że ta umiejętność zostanie w przyszłości zastąpiona czymś innym. Automatyczne stosowanie olejów jest też opcją alternatywną, którą możemy albo wybrać, albo nie. Problem z załadowaniem się tego automatycznego stosowania olejów znikł, jak usunąłem mody. No i generalnie nie tylko ja miałem z tym problem. Także mimo tego, że nie stosuję żadnego moda na oleje, i tak musiałem usunąć prawie wszystkie mody. Także pewnie jeżeli masz moda, istnieje duża szansa, że jeżeli zalogujesz się do gry, będziesz musiał poczekać albo na aktualizację tego moda do najnowszej wersji, albo będziesz musiał go odinstalować. Teraz Geralt nie może jeść i pić pod wodą. Z wyjątkiem eliksirów oraz odwarów. Ale najbardziej podoba mi się podpis, jaki dali do tego redzi. Nasz zespół uzgodnił, że spożywanie płynów z zakorkowanej flaszki mogłoby być możliwe. Jednak wspólnie stwierdziliśmy, że wypicie kufla piwa albo zjedzenie grillowanego mięsa pod wodą jest już raczej naciągane. Wyobrażam sobie takich dorosłych ludzi, milionerów, właścicieli jednej z największych firm w Polsce, jak właśnie o tym dyskutują. Czy opierdzielenie grillowanego mięcha pod wodą jest możliwe, czy jednak nie do końca. Jak dla mnie, szefowy. Oczywiście patch zawiera również kilka pomniejszych zmian, zapewne jak usunięcie jakiegoś latającego kubka, tu i ówdzie, czy tam zbugowanego drzewa. Te zmiany nie zostały nam jednak napisane. To było szybkie omówienie nowego patcha 4.0.3. Jak wam chodzi i czy realnie odczuliście poprawę na lepsze, możecie śmiało pisać w komentarzu. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo 96% osób normalnie ogląda te materiały i nie subskrybuje. Niewyobrażalne. To jest mega dużo osób w ogóle, które ogląda te materiały ciągle, a nie subskrybuje. Możecie też wpaść na Twitcha i tam zostawić followa. No i też możecie wpaść na Discorda. Na Discordzie sami szefowie. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.